Jeden z moich braci w Chrystusie tak skomentował wczorajszy odcinek Pomyśl Dziś. No i znowu cyklem Pomyśl Dziś dostałem z liścia. Przez chwilę pomyślałem, że no może coś ja źle zrobiłem, no, przesadziłem, jakoś zbyt ostro coś powiedziałem, ale przypomniałem sobie co mówiłem w rzeczywistości. Prawie nic nie mówiłem od siebie, tylko przeczytałem to, co Jezus. Powiedział o tym, jak zmarnować swoje chrześcijańskie życie za pomocą trzech takich prostych sposobów. No i taki komentarz. Czyli głębsza refleksja skierowała mnie do wersetu, który często pisząc różne dedykacje, cytuję list do Hebrajczyków, czwarty rozdział, werset dwunasty. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Cieszę się, że Bóg dał nam swoje słowo. Ono rzeczywiście jest ostre, ono przemawia, ono ocenia, ono pokazuje drogę w ciemności. Ale, by rzeczywiście skorzystać ze Słowa Bożego, to zobaczcie, Musimy się wystawiać na jego działanie, czyli musimy no, przynajmniej słuchać, gdy ktoś je czyta lub komentuje, głosi, ale najlepiej powinniśmy sami studiować wytrwale Słowo Boże, by. Jak najczęściej można powiedzieć, wystawiać się na światło Słowa Bożego, tak jak potrzebujemy witaminy D3, czy tam jeszcze jakichś innych dobrych wpływów światła słonecznego, no to się wystawiamy, ludzie jeżdżą się opalać do ciepłych krajów i tak dalej. Słowo Boże jest światłem daleko większym niż Słońce. Dlatego, jeśli chcesz mieć pożytek z tego, co robi Słowo Boże, co przed chwilą czytaliśmy w liście do Hebrajczyków 4.12? Wystawiaj się jak najczęściej, sam osobiście, czytając i studiując je, na jego uzdrawiający, błogosławiony wpływ.